poznając naszego Boga, dotykając Jego serca i rozumiejąc Jego działanie, zwracamy uwagę na to, co codzienne, to, co powszechne, to, co zwykłe, to, co powszednie. I dostrzegamy, że ten Bóg też troszczy się o nasze potrzeby materialne, potrzeby, które są takie zwykłe i codzienne. Kiedy Chrystus po całym dniu przepowiadania Ewangelii rozmnaża chleb i ryby, kiedy Chrystus w czasie wesela w Kanie Galilejskiej przemienia wodę wino, to widzimy tego Boga, który jest tak blisko w tym, co codzienne. Zwracając uwagę na te potrzeby nie tylko duchowe, ale też te zewnętrzne, materialne. Dzisiaj w Ewangelii słuchamy, że w pewien szabat Jezus przechodził pośród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Jezus, widząc tę sytuację, nie potępia swoich uczniów. Pomimo tego, że jest szabat, On zwraca uwagę na ich głód, tak jak Dawid, i to mówi Ewangelia dzisiaj, gdy był głodny, on i jego bliscy, ci, którzy byli z nim, wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom. Jezus, ten, który jest tak blisko, Bóg Emanuel, Bóg z nami, to ten, który jest podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Ten, który doświadcza i głodu, doświadcza cierpienia, doświadcza zmęczenia. Ten, który płacze nad Jerozolimą. Ten, który się wzrusza głęboko. Ten, który napełnia się radością Ducha Świętego. Ten Bóg bliski. I takiego Boga chcemy poznawać codziennie. I tego Boga chcemy nosić w naszych sercach. Aby tego Boga właśnie ukazywać tym wszystkim, którzy są w potrzebie. Tak łatwo jest mówić o Bogu z perspektywy wysokości, teologii, dystansu. Ale mówić do tych, którzy są pośród nas. O Bogu, który współczuje, który rozumie i który podąża, jest wielkim zadaniem. Dzisiejsza Ewangelia, ta, która pokazuje Chrystusa bardzo bliskiego, rozumiejącego, tego, który jest Panem Szabatu, ten, który daje nowe prawo, ten, który uczy miłości, miłosierdzia, niech nam zawsze towarzyszy.